wywalczenie, obronę tytułu mistrza świata drużynowego. Czekamy na to, co się zdarzy. Ważne jest to, co zrobi na pierwszym wirażu również Nils Christian Iversen. Jeździł bardzo słabo, 1-0-1 i w ostatnim swoim wyścigu zanotował dwójkę. Duńczycy już czekają tam w parku maszyn. Być może na jakąś wpadkę Tomasza Goloba. Być może na jakiś nieoczekiwany rozwój wypadków. Tomasz... Golob jednak na trzeciej pozycji, nie wyszedł ten start Polakowi, ale wciąż jeszcze walczy o drugie miejsce ze Szwedem, a na prowadzeniu niespodziewanie Australijczyk. Chris Holder niespodziewanie na pierwszym miejscu. Podobna sytuacja jak w wyścigu, kiedy startował Runehold, a teraz defekty widzimy defekt Holdera. Teraz Tomasz Golob na drugiej pozycji. To oznacza, że w tej chwili Polak wiezie 4 punkty, ale tam jest też akcja Szweda nieudana. Golob utrzymuje drugą pozycję wciąż na prowadzeniu Duńczyk. W tej chwili Dania miałaby 48 punktów, a Polska, gdyby Golob przyjechał na drugim miejscu, punktów 44. Walczy Tomasz Golob z torem i motorem i to mu się udaje. Golob wciąż na drugim miejscu. 3 punkty dla Danii przywozi Iversen. 2 punkty dla Polski Tomasz Golob i 1 punkt dla Szwecji Dawid Soni. Co to oznacza, że Dania jest już mistrzem świata? Niestety tak. Niestety Grzesiek nie będzie mógł się wykazać w tym ostatnim wyścigu i przechylić, tak jak sobie życzyliśmy, na naszą stronę złotego medalu. Niedobrze się stało i nie wiemy, jaka jest przyczyna tego, że nasi reprezentanci w tej ostatniej serii przegrywają starty i wyjścia spod taśmy startowej. Mieli 2 wyścigi z pierwszego pola startowego i przy tych przegranych wyjściach niestety niewiele mogli zrobić. W tej chwili myślę, że powinniśmy się cieszyć drugiego miejsca, ponieważ już przez chwilę zrobiło się dosyć niebezpiecznie ze strony Szwedów, tak, którzy ostrą mają końcówkę i bardzo dobrze sobie radzą, więc gdyby teraz Tomek Golob dał się wyprzedzić Davidsonowi, to sytuacja by była bardzo trudna, bo on startuje w ostatnim. Tak, więc na tę chwilę już poznaliśmy rozstrzygnięcia tego drużynowego Pucharu Świata.